Choć do zbrodni w miejscowości Borowce doszło 3 lata temu, to w tej sprawie wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Od piątkowego poranka, gdy w pobliskiej Dąbrowie Zielonej znaleziono zwłoki mężczyzny, tych pytań jest jeszcze więcej. Nieoficjalnie mówi się, że może to być ciało sprawcy zbrodni poszukiwanego Jacka Jaworka. Prokuratura zleciła przeprowadzenie badań DNA, które mają ewentualnie potwierdzić jego tożsamość. Dziś w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzona została sekcja zwłok. Fatima Orlińska. Choć mija 4. dzień od ujawnienia tej tajemniczej sprawy, wciąż brak odpowiedzi na pytanie, czy zwłoki znalezione 19 lipca w Dąbrowie Zielonej należą do Jacka Jaworka. Prokuratura nie dysponuje jeszcze wynikami ze zleconych badań DNA. Te gotowe będą najprawdopodobniej w czwartek. Sama sekcja zwłok potwierdziła wstępne ustalenia śledczych co do przyczyny śmierci mężczyzny. Według biegłych z zakresu medycyny sądowej, którzy przeprowadzili tą sekcję, przyczyną zgonu mężczyzny były obrażenia głowy powstałe na skutek postrzelenia z broni palnej. W trakcie sekcji zwłok na ciele mężczyzny nie ujawniono innych obrażeń, zwłaszcza takich, które mogłyby przyczynić się do jego śmierci. W trakcie sekcji zwłok pobrano próbki materiału biologicznego celem przeprowadzenia badań histopatologicznych i toksykologicznych. Ponadto w trakcie sekcji zwłok na wniosek biegłych prowadzących identyfikacyjne badania DNA pobrano dodatkowy materiał biologiczny, który niezwłocznie zostanie przekazany tym biegłym. Dziś nie ma jeszcze informacji, czy prokuratura wyklucza udział osób trzecich. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Częstochowskiej Komendy Policji, zostało wszczęte prokuratorskie śledztwo w sprawie wycieku do sieci zdjęć zwłok domniemanego Jacka Jaworka. W poniedziałek prokurator zapowiedział, że takowe nastąpi, jeżeli autentyczność plików zostanie potwierdzona. Śledztwo w sprawie ujawnionych zwłok prowadzone jest obecnie w kierunku doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie.